Czasami w życiu zdarzają się rzeczy, które są tak trudne i przychodzą nieoczekiwanie, że człowiek ma wrażenie, że uchodzi z niego życie. I tak napisała do mnie Ola, która została zdradzona przez swojego narzeczonego. Nie może się pozbierać, mimo że minęło już sporo czasu. Nie może się z tym pogodzić, nie może zrozumieć, jak on mógł zrobić jej coś takiego. I pyta mnie, co ja zrobiłabym, gdybym została zdradzona. I chcę ci powiedzieć, Olu, że mój chłopak nie może mnie zdradzić. On może zdradzić tylko samego siebie. Bo gdyby zrobił coś takiego, co jest nieuczciwe, co jest okazaniem braku szacunku do mnie, do naszego związku, do w ogóle do zasad dobra i uczciwości, gdyby sprzeniewierzył się tym zasadom, to zdradziłby samego siebie, swoją własną moralność, swoje własne przekonania, swoje własne drogowskazy etyczne. Więc nie może mnie zdradzić. Może tylko zdradzić samego siebie. A jeżeli będziesz uparta i zapytasz, co jednak, gdyby jednak on to zrobił, gdyby on zdradził samego siebie, co ja wtedy bym zrobiła i co ja wtedy bym poczuła? Wtedy pomyślałabym, że pomyliłam się w ocenie jego jako człowieka. Odebrałam go jako kogoś innego i w takim razie muszę zrobić dwie rzeczy. Muszę popracować nad tym, w jaki sposób odbieram innych ludzi. Muszę popracować nad... Dlatego, że zobacz, człowiek zawsze przyciąga ludzi podobnych do siebie, więc jeżeli on zrobił coś takiego, co jest w sprzeczności z zasadami moralnymi, jakie ja wyznaję, moralnymi w cudzysłowie, ale chodzi o to, że po prostu wierzę bardzo głęboko w to, że trzeba być dobrym, porządnym, uczciwym człowiekiem. I to jest w skrócie cały mój światopogląd. Być uczciwym, porządnym, dobrym człowiekiem. Okłamywanie kogoś jest zaprzeczeniem bycia dobrym, uczciwym i porządnym człowiekiem. Ale gdyby on to zrobił, to znaczy, że we mnie też jest jakaś wyrwa, która dopuszcza istnienie czegoś takiego, dlatego że ludzie przyciągają się na zasadzie podobieństw. Jeżeli on jest nie w pełni uczciwy, porządny i dobry, to znaczy, że ja, nie zdając sobie z tego sprawy, też taka jestem. Więc próbowałabym znaleźć w sobie, nie o to chodzi, żebym przejęła na siebie poczucie winy, ani żeby go usprawiedliwiać, dlatego że nie ma usprawiedliwienia. To jest coś, co nie mieści się w moim dzisiejszym pojmowaniu świata, miłości, związku, więc nie ma już po prostu... Nie ma tutaj miejsca na rozmawianie, na dogadywanie się, na przekonywanie się, na obiecywanie i tak dalej. Po prostu to nie mieści się w moim pojęciu uczciwości, dobra i bycia porządnym gościem. Niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Więc próbowałabym znaleźć w sobie, w mojej podświadomości coś, co jest nie do końca uczciwe. Bo jeżeli on taki jest, to znaczy, że we mnie gdzieś też coś takiego jest. A druga rzecz, po prostu pozwoliłabym mu odejść. To znaczy, ja odeszłabym sama, ale chodzi o to, że pozwoliłabym mu odejść z mojego serca. I to jest to, czego ty nie potrafisz zrobić. Jeżeli
piszesz do mnie, że ciągle o nim myślisz, że nie potrafisz się z tym pogodzić, że czujesz się głęboko zraniona i ciągle jesteś z nim myślami, więc ciągle żyjesz tym, co się zdarzyło, dlatego że jesteś do tego tak bardzo przywiązana. I teraz o co chodzi z tą zdradą? Ludzie przywiązują się i mają taki odruch, żeby nie tylko przywiązać się do drugiego człowieka, szczególnie robią to dziewczyny, nie tylko przywiązać się do drugiego człowieka, ale też przerzucić na niego wszystkie swoje podświadome potrzeby, wyobrażenia, marzenia i oczekiwania. Oczywiście nigdy tego pewnie nie wypowiadasz na głos. Pewnie nigdy nie rozmawialiście o tym, że ty oczekujesz, że on zawsze będzie wierny, że on zawsze będzie z tobą, że zawsze będzie cię kochał, że będzie często mówił, że cię kocha, że będzie słuchał, kiedy ty coś do niego mówisz, że będzie chwalił twoje sukienki, że w ogóle będzie zawsze bardzo miły i tak dalej. Ale to są, prawda? No, powiedz, że nie. No przecież to jest to, czego ty oczekiwałaś w tym związku. Przywiązałaś się do pewnego wyobrażenia, jakie stworzyłaś w swoim własnym umyśle. On nie był w rzeczywistości taki, jakim go widziałaś. Ty chciałaś go widzieć przez pryzmat tego, o czym bardzo marzysz i czego najbardziej potrzebujesz. I dlatego najprawdopodobniej nie zwracałaś uwagi na różne rzeczy, które on robił albo mówił, albo pisał, które były jasnym dowodem tego, że nie jest do końca uczciwy. I nie mówię teraz o oglądaniu się za dziewczynami, albo SMS-owaniu z kimś, albo o niczym związanym z innymi kobietami. Mówię tak w ogóle ogólnie o tym, czy jeżeli położysz sobie dzisiaj rękę na sercu i spojrzysz na niego jako na człowieka, którego znałaś zapewne dość długo, czy on był uczciwy, tak po prostu życiowo? Czy był dobrym człowiekiem? Czy był porządnym człowiekiem? Zawsze. Bo najprawdopodobniej widziałaś to, ale nie chciałaś tego zobaczyć. Nie chciałaś tego dopuścić do swojego serca, do swojego umysłu, dlatego że gdybyś to dopuściła do swojego umysłu, to musiałabyś przyznać, że to nie jest gość dla ciebie. Tak naprawdę, to ty chciałabyś być z kimś, kto jest uczciwy zawsze. Chciałabyś z kimś, kto jest dobrym człowiekiem. Nie takim, który jest czasami dobry, kiedy ma akurat lepszy nastrój, ale czasami jest złośliwy, pogardliwy, nienawistny, zazdrosny, robi rzeczy, których nie pochwalasz, ponieważ są to rzeczy, które są w sprzeczności z twoim poczuciem, z twoim zestawem wartości. Więc on pewnie wcześniej dawał ci wiele dowodów na to, że nie jest uczciwy, tylko ty nie chciałaś tego zobaczyć. A dlaczego nie chciałaś tego zobaczyć? Dlatego, że chciałaś być z nim. Bo chciałaś być z kimkolwiek. Bo tak bardzo chciałaś być z kimś. Z kim. Nieważne, że on nie jest do końca uczciwy i nieważne, że czasami zachowuje się w sposób, który budzi nie tylko twoją wątpliwość, ale budzi twój sprzeciw i twój opór. Czasami pewnie traktował cię bez szacunku, mówił ci złe rzeczy albo stosował wobec ciebie jakąś formę szantażu emocjonalnego albo jakąś formę przemocy emocjonalnej, nie powiem, że fizycznej, bo nic o tym nie napisałaś, a przypuszczam, żebyś wspomniała, ale wiesz, jak to jest. Między ludźmi różne rzeczy się zdarzają i czasami ludzie wybierają, żeby o tym nie pamiętać, bo tak im jest wygodniej. Ale zostawmy to, bo to było, tak?
to było jego, jak się domyślam, nie ma już w twoim życiu. A ty nie możesz się pogodzić z tym, co on zrobił. Nie możesz przyjąć do wiadomości, że ktoś mógł być tak podły, żeby zrobić coś takiego. I to jest twoja teraźniejszość. I nad tym masz pełną kontrolę i pełną władzę, tylko nie zdajesz sobie z tego sprawy. Dlatego, że tak długo, jak uważasz, że została ci wyrządzona krzywda, że on nie miał prawa tak postąpić, że on powinien był zawsze być ci wierny i uczciwy, to po pierwsze stawiasz się w pozycji ofiary, dlatego że jesteś ofiarą tego, co ktoś zrobił, a tak długo, jak stawiasz się w pozycji ofiary, nie masz po prostu siły, żeby wstać i iść dalej ze swoim życiem. A po drugie, kiedy mówisz, że on nie powinien był tego zrobić, że nie wolno tego robić, że trzeba być uczciwym, że wszyscy ludzie powinni siebie szanować i tak dalej, to próbujesz być Bogiem. No bo przecież jako człowiek nie masz wpływ na to, co robią, mówią i myślą inni ludzie. No po prostu nie masz. No nie masz. Jesteś człowiekiem. Ty masz prawo do swoich uczuć. Masz prawo do robienia rzeczy, na które masz ochotę, niezależnie od tego, czy one są w pełni słuszne, czy nie. Każdy inny człowiek na świecie też ma do tego prawo. Nie usprawiedliwiam tego, że chłopak cię zdradził. Ale nie masz wpływu na to, co robią inni ludzie. I teraz tylko od ciebie zależy. I to jest w ogóle w tym wszystkim najważniejsze. I to jest też w tym wszystkim najpiękniejsze. Tylko ty masz wpływ na to, w jaki sposób to ciebie dotknie. Tylko ty masz wpływ na to, czy to ciebie zniszczy i pogrąży i wrzuci cię do oceanu łez. Czy też może będziesz w stanie uwolnić się od emocji, które wywołują w tobie takie uczucia, że masz ochotę rzucić się do oceanu łez. Bo zobacz. To jest bardzo ważne. Zobacz. To, co on zrobił, bo pamiętam, na końcu maila napisałaś, jak możesz sobie poradzić ze skutkami tego, że on ciebie zdradził. I chciałabym pokazać ci i udowodnić ci jedną rzecz, która wydaje mi się, że umyka twojej uwadze. Wszystkie skutki tego, co on zrobił, istnieją tylko w twojej głowie. Istnieją tylko w twojej głowie. To, że on przespał się z inną dziewczyną, fizycznie, realnie, to sama powiedz, nie jest tak, że on się przespał z inną dziewczyną i wtedy powstała lawina, która zmiotła twój dom i teraz ty nie masz gdzie mieszkać. To byłoby realne, fizyczne coś. Realna, fizyczna konsekwencja tego, co on zrobił. Albo na przykład on przespał się z inną dziewczyną i wtedy rozszalała się burza i piorun trafił w ciebie i teraz nie możesz ruszać jedną ręką. To byłby fizyczny, namacalny, realny skutek tego, co on zrobił. Ale nic takiego się nie stało, prawda? On zrobił to, co zrobił. To było złe, ale to jest jego sprawa, dlatego że to jest jego życie, to jest jego dusza, to są jego decyzje i to są jego konsekwencje, z jakimi będzie żył. Jeżeli ktoś jest nieuczciwy, jeżeli ktoś oszukuje drugą osobę w taki sposób, skryty, podstępny. Jeżeli ktoś nie szanuje osoby, z którą jest w związku, to znaczy, że w jego duszy
szaleje jakiś piekący płomień i on sam tego płomienia nie potrafi ugasić. Więc to nie jest człowiek, z którym mogłabyś być szczęśliwa, bo on sam nie jest szczęśliwy ze sobą. Człowiek, który kłamie, oszukuje, zdradza, na pewno nie jest szczęśliwy z samym sobą. A jeżeli nie jest szczęśliwy z samym sobą, to nikomu innemu nie potrafi dać szczęścia. Ale to jest jedna rzecz. A druga rzecz to są te konsekwencje tego, co on zrobił. Zobacz, piszesz i to brzmi naprawdę jak bezradne wołanie o pomoc. W jaki sposób możesz poradzić sobie ze skutkami tego, co on zrobił? Ale nie ma skutków tego, co on zrobił. Wszystkie skutki, jakie istnieją, istnieją tylko i wyłącznie w Twoich emocjach. Twoje emocje znajdują się w Twojej duszy. Ty jesteś jedyną osobą, która ma do nich dostęp. Ty jesteś jedyną osobą, która ma nad nimi władzę. Chyba że nie masz nad nimi żadnej władzy i zgadzasz się być ich ofiarą. I to jest właściwie najważniejsze, co chciałam Ci powiedzieć. Skutki zdrady będą tak wielkie, jak pozwolisz im na to. Jeżeli pozwolisz, żeby to Cię powaliło na kolana, jeżeli pozwolisz, żeby to Cię wgniotło w ziemię, jeżeli pozwolisz, żeby to napełniło Cię goryczą, nienawiścią, poczuciem, że jesteś bezwartościowa i skończona, to najprawdopodobniej tak będzie, dlatego że tylko Ty jesteś ze swoimi emocjami, masz do nich dostęp i żyjesz z nimi na co dzień. Ale można też inaczej. Możesz pomyśleć tak, powiedzieć nawet do samej siebie na głos. Możesz powiedzieć tak. To, co on zrobił, nie dotknie mnie i nie złamie mnie, nie dotknie mnie w nadmierny sposób, bo oczywiście, że się tym jesteś no co najmniej zaskoczona, nie mówiąc już o tym, że nieszczęśliwa i załamana, ale właśnie o to chodzi, że nie musisz być załamana i nieszczęśliwa, możesz pozostać tylko zaskoczona i z poziomu tego zaskoczenia podjąć następne decyzje. Nie o to chodzi, żeby być hardym i żeby nic nie mogło Cię dotknąć. Chodzi tylko o to, żeby mieć świadomość tego, że to tylko Twoje emocje nadają temu pewne zabarwienie. Bo zobacz, choćby między nami, między Tobą i mną, jest już ogromna różnica w sposobie pojmowania tego, co się zdarzyło, prawda? I gdyby to był mój chłopak, to tak jak Ci powiedziałam, nie sądzę, żebym była załamana. Raczej spojrzałabym na to jak na pewną wskazówkę co do mojej własnej duszy i spróbowałabym tam znaleźć jeszcze może jakieś miejsce, które nie jest do końca czyste i jasne, tak jakbym chciała. A po drugie, ja wiem i czuję to bardzo głęboko sercem, że nikt nie może mnie zdradzić, dlatego że najważniejszy związek, jaki mam, to jest związek z samą sobą. Więc cokolwiek zrobi druga osoba, cokolwiek robi druga osoba, to ja zawsze wiem, że to jest jego sprawa. I nie mieszam się w to, nie oceniam tego i nie chcę, żeby moje myśli zajmowały się tym, co on robi. Dlatego, że to, co on robi, niech on o tym myśli. A ja będę myślała o tym, co dotyczy mojego życia. Więc gdyby zdarzyło mi się coś takiego, co zdarzyło się Tobie, to wcale nie czułabym, że to jest koniec świata. Pomyślałabym, aha, nie wiedziałam tego o nim. Dobrze, że dowiaduję się o tym teraz, a nie za 20 lat. I zrobiłabym wszystko, co w mojej mocy, żeby ogarnąć moje emocje, żeby nie pozwolić,
żeby to dotknęło mnie. No bo dlaczego to dotknęło cię tak bardzo? Pewnie dlatego, że sama tak naprawdę nie wierzysz w to, że jesteś wartościowym człowiekiem. Nie wierzysz w to, że można cię kochać i szanować. Więc jeżeli on robi coś takiego, to potwierdza twoje najgorsze lęki, że jesteś bezwartościowa, że nie można cię kochać, że nie można cię szanować. A do tego jeszcze pewnie twoja podświadomość dopowiada, no tak, on mnie zdradził, to znaczy, że nigdy już się nie zakocham, nigdy już nie będę szczęśliwa, nigdy już nie będę czuła tej niesamowitej radości z tego, że ktoś mnie kocha i chce być ze mną. Prawda? Bo twoja podświadomość przesadza, wyolbrzymia różne rzeczy. Sama przyznaj. Sama przyznaj. Albo zapytaj kogoś, komu się to zdarzyło 20 lat temu. I zapytaj, czy dzisiaj wciąż ta dziewczyna, która została zdradzona 20 lat temu, czy wciąż czuje się tak samo, jak czuła się po tym, jak to się stało. Pewnie się roześmieje i powie, nie, no co ty, 20 lat temu, już w ogóle mnie to nie boli. Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że to jest możliwe, żeby to nie bolało. Dlatego, że to, czy to cię boli, czy nie, nie zależy od niego. Nie zależy od tego, co się stało. To zależy tylko od tego, w jaki sposób ty na to patrzysz i w jaki sposób ty na to reagujesz we własnym sercu. Więc spróbuj pomyśleć tak. Stało się. Jest mi przykro z tego powodu. Ale mam siebie. Mam wolę życia. I coś takiego na pewno mnie nie złamie. Jestem silniejsza niż to, co robią inni ludzie. Nie jestem uzależniona od tego, co robią inni ludzie. Mam moje życie, mam moją duszę, mam moją przyszłość, mam moją drogę naprzód. I na tym zamierzam się skoncentrować. A to, co robią inni ludzie, niech pozostanie ich sprawą. Ja będę zajmować się moimi sprawami, moją duszą i moim życiem. I jeszcze jedno. Bo jeżeli czujesz się taka bezwartościowa, dlatego że ktoś postąpił nieuczciwie wobec ciebie, to znaczy, że tak naprawdę boisz się. Nie masz nikogo, na kim mogłabyś się oprzeć. A przecież wiesz, że ty możesz być dla siebie najlepszym przyjacielem, takim, do którego zawsze możesz się zwrócić w razie, kiedy masz jakieś wątpliwości, albo wtedy, kiedy czujesz się smutna albo źle. To jest najlepszy przyjaciel, który zawsze cię pocieszy. Więc spróbuj otrząsnąć się, nawet symbolicznie. Wejdź pod prysznic. Pozwól, żeby woda leciała na ciebie całą. I kiedy ta woda będzie na ciebie leciała, wyobraź sobie, że spływa z ciebie przywiązanie, takie nadmierne, rozpaczliwe, bolesne, takie uzależnione przywiązanie do tego, co robią i myślą inni ludzie. Dlatego, że to, co oni robią i myślą, to jest ich sprawa. A twoją sprawą jest to, co jest w twoim życiu, tu i teraz.